Siemanko, z tej strony Falcery, to was w kolejnym odcinku z Pokémon Unite, a dzisiaj kolejne ustawienia do konkretnego Pokémona, dzisiaj Cinderace, bo dużo osób pisało na dole w komentarzach, piszcie jaki następny Pokémon. I jeszcze bardzo ważna informacja, dzisiaj o 17 wleci bardzo, ale to bardzo ważne, bardzo ważny materiał, tutaj info dotyczące turnieju w Pokémon Unite, także bądźcie czujni o 17. Najlepiej to, żebyście sobie właśnie walnęli dzwoneczek na tym kanale, no i szykujcie drużyny, no i czekajcie na info, które wleci tutaj dzisiaj o godzinie 17. Już nie mogę się doczekać, aż wy to zobaczycie. Naprawdę mega się jaram, wracam do komentowania e-sportu mobilnego, także kurczę, jestem strasznie podjarany. Także dzisiaj przechodzimy do odcinka Cinderace, tak. No i piszcie na dole w komentarzach, jakie następny Pokémon. Okej, okay, a więc na samym początku mamy ustawienia itemków i tutaj mamy Muscle Band. Na dole macie tutaj pode mną wszystkie opisy, także ja wam po prostu nie będę ich czytać za każdym razem. Drugi mamy tutaj Razora, który ostatnio jest w mecie, to jest nowy item. I mamy także Scoblenz, czyli bardzo podobne ustawienie do Greninja. Jeśli chodzi o skille, jakich ja używam, jakie są naprawdę mega mocne, to tutaj mamy Flame Charge, ten Flame taki jest sobie, powiem wam. Flame jest lepszy, zobaczcie sobie 5 sekund cooldownu, także no jest spoko. I w ogóle wczoraj pomyliłem się troszkę, jeśli chodzi o te etykiety, tamten odcinek, bo ja tam przeczytałem, że za 1 000 000 pobrań, a to jest za 9 milionów rejestracji, przepraszam, bardzo serdecznie, także pozdrawiam was. Dobra, a jeśli chodzi o drugi skill, mamy tutaj oczywiście Pyro Ball, jest to bardzo mocny skill, on w ostatnim patchu dostał buffa, dość długo się grało Blaze Kickiem, ale teraz Pyro jest naprawdę bardzo mocny. Także zdążyłem wybrać Cinderace, oczywiście będziemy sobie grać normalne. Jeśli chodzi o battle items, to właśnie dość często używa się tego Fluffy lub nawet X-Attack jest też w miarę ok. Nie potrzebujemy Ejecta, bo jednak ten Flame daje nam ten dash, także to jest bez sensu. Jeśli chodzi o to, gdzie idziemy, najczęściej idzie się właśnie na mida, bo Cinderace to jest kolejny Pokémon, który potrzebuje levela, więc dlatego teraz muszę sobie, nie wiem, wybiorę sobie topa i po prostu będę używać Fluffy i to powinno przyspieszyć mój level. Okej, okay, a więc idziemy na górę, Cinderace, let's go, oczywiście tutaj ze skinem. Tego skina chyba już nie można zdobyć, bo to był skin z pierwszego sezonu, także osoby, które grały na Switchu, miały okazję zgarnąć właśnie tego skinka. No i dobra, no i tutaj sobie farmimy, już zaraz będzie trzeci level. Oczywiście normale, to jest standardowo, że czterech pójdzie na sam dół i tak dalej, także to jest, słuchajcie, nieźle. Dobra, i tutaj sobie farmimy na spokojnie. Pójdę po tego Pokemona, chyba że go ktoś już zabrał. Nie, Cinderace jest bardzo mocnym Pokemonem, serio, jest mega mocnym. Dlaczego ty mi to klikasz? Ja nie chcę, tutaj bi. Farm, gościu, dobra. O, Mamoswine, bardzo mocny Pokemon. Na pewno jeszcze nagram w tym tygodniu kompletne takie ustawienie do Mastera na Mamoswine, dobra. Okej, okay, nice, tutaj sobie śpi, gościu. Fluffy, ciągle o tym zapominam, nie? Ogólnie jeśli chodzi o ustawienia itemów, jeśli chodzi o ustawienie skilli, to naprawdę się to momentami różni w niektórych właśnie regionach i tak dalej, a w tym momencie zostałem niestety spakowany przez Cinderace z MMI. Nie miałem co już zrobić, także wracam powoli na górę, farmić i widzimy się standardowo na drewnie. Dobra, i w tym momencie mamy 7 level, czyli mamy już Pyro i co tutaj się dzieje? Powoli oni zaczynają bić, a ja padam, kurde, bo się rzuciłem. Oni tutaj powoli zaczynają bić drewno, jest Ninetales i jest także Cinderace. No i oni to chyba najprawdopodobniej zbiją, na górze zbijają Rotoma, niestety tam no przegrywają. I tak, Cinderace z enemy teamu zbiła sobie bez żadnego problemu Dreadnought. No i tutaj nie ma w sumie co iść, chyba że dobić jeszcze tego. No nie mogłem dobić, dobra, bo ogólnie nie wchodzi się w team fighty po drewnie, jeśli wiecie, jeśli drużyna enemy zbiła, no to nie wiem, no to lepiej iść, kurde, troszkę przyfarmić, bo to nie ma sensu, bo oni są na tarczy i będzie wam ciężko ich zbić, no chyba że, nie wiem, jest to max dwóch przeciwników, a was jest trzech, no to wtedy jeszcze lepiej, można coś zrobić, a tak to zobaczcie sobie, o, to w ogóle ta Cinderace jest strasznie OP, dowalona. Ona ma 10 level, a ja póki co mam 8, bo ona chyba robiła
najwidoczniej dżunglę u siebie, zobaczcie, w tym momencie zrobiła 3 winy. Dobra, także ja muszę coś tutaj, słuchajcie, zdziałać. Chyba też pójdę farmić do dżungli, chociaż tutaj zostało sfarmione na spokojnie. No i w tym momencie mamy już Unite Attack, jest bardzo fajnym też atakiem. Nie mogę narzekać. No i w tym momencie spróbuję. Dobra, jedyne co zrobiłem z tym Unite'em, to po prostu zbiłem pszczołę. Okej, okay. No nie, zobaczcie jaki to, jak to bije, nie? Jaki to ma damage. 4246. Obstawiam, że też tutaj mam po prostu itemki wzmocnione, gdzie ja mam itemy na pierwszym levelu. A ten gościu, czy tam ta dziewczyna, mogą mieć po prostu wszystko wymaksowane. I wtedy Cindy Race naprawdę mocno kopie, nie? To już 12 level, zobaczcie jaka sobie jest ogromna różnica. Za 25 sekund mamy kolejnego. O, jeszcze zmisowałem, super. No tak to jest, jak się nie klika auto. I tak to jest, zobaczcie, wow. 4674 damage'u Cindy Race, naprawdę. Szkoda, że też nie można zrobić sobie takiego podglądu później na itemki od przeciwników, nie? Lub z naszego teamu, to też byłaby ciekawa opcja i też mogłaby wiele nauczyć ludzi w tej grze. A w tym momencie, dobra, 9 level, ja mam, Charizard tam przesyła, więc okej, dobra, spróbuję zbić. Ja sobie klikam od razu tego właśnie Fluffy, on też jest spoko, pozwala nam troszkę po części szybciej wyfarmić. No i Ninetales jest Charizardem, a nasz Snorlax no niestety śpi, proszę Państwa. Dreadnought ostatni praktycznie rzecz biorąc przed Zapdosem, to jest oczywiście jeszcze do wygrania, w tym momencie zrobiłem tarczę. No i tutaj nie mam już szans, nie mam już szans, ale zobaczcie jak dużo mi pomógł ten Dreadnought. Prawie ubiłem Cindy Race do końca, miałem troszkę mniej HP i trochę niższy level, tak? O 2 levely niżej. Dobra, więc ja na spokojnie idę sobie do dżungli w tym momencie przyfarmić, bo nie wiem co robi nasz farmer, to znaczy midliner, czy on po prostu olał, tak, on sobie tam zbija, nie? Czasami na koniec przed Zapdosem lepiej sobie przyfarmić ten level, zrobić sobie level, żeby po prostu nie być później zaskoczony, że enemy ma bardzo wysokie levele, nie? Dobra. Zostało nam jeszcze 1,5 minuty, więc widzimy się już na Zapdosie. Okej, w tym momencie mamy 6 sekund. Ja sobie tu jeszcze robię małą kamperkę, bo może najprawdopodobniej uda mi się wbić tuż. Dobra. Nice. I uwaga, w tym momencie wbijam na podwójnym expie setkę. Uda mi się tak łącznie przesłać. Nice. I teraz oni, haha, bo oni sobie tutaj biją Zapdosa, więc jest bardzo źle. Dobra, wbijam. Kurde. No i mamy problem, no nie, bo oni w ogóle odpuścili. Także my w tym momencie przegrywamy Zapdosa, bo nie wiadomo co moja drużyna robiła, ja też za późno się wróciłem. Oni w tym momencie wbiją 150 punktów, tam Charizard wbił 54, więc ten mecz będzie przegrany, chociaż kurde, jakby dobić tego Wigglytuffa, to może byśmy coś, no niestety nie udało się, dobra. Została nam jeszcze minuta. Do tego, żeby coś zrobić, nie? Do tego coś przegramy minimalnie, Kurde, chociaż Cindy Race tam jeszcze... dobra, trudno już, ile on prześle, nie? Nie mam pojęcia, ile prześle, ale my spróbujemy jeszcze przesłać. Ja mam Unite Attack. Okej. Więc nie farmy. Tylko chodźmy, spróbujmy to przesłać, nie? Jeśli to prześlemy, to jest szansa, że to jeszcze wygramy. Cindy Race z enemy. Dobra, możliwe, że tak. I w tym momencie zabiłem. Nice. I chyba uda mi się to przesłać. Jeszcze? Nie, kurde. Wigglytuff wbija. Ale możliwe. Zobaczcie to. Dobra. I teraz może mi się uda przesłać, chociaż Ninetales. A Snorlax, zobaczcie sobie. No, strollowali mi grę na koniec. No, niestety się mówi. Mówi się trudno, kurde, nie? Ale tak czy siak przesłałem bardzo dużo punktów. Dobra. I tutaj ten, kurde, Greninja, dobra. Został zabity. Ogólnie Cindy Race jest bardzo mocnym Pokemonem, serio. Mega mocno kopie. No i teraz pytanie, czy przegraliśmy przez to, że Snorlax nie upilnował. No właśnie, zobaczcie sobie. Gdyby Snorlax tutaj upilnował, to oni by tam w sumie nie przesłali 100, a ja, co mogę powiedzieć, 76 punktów, 17 asyst, 8 kili. To jest Cindy Race, ogólnie jest bardzo mocnym Pokemonem, w szczególności na rankedach, polecam Wam zabrać sobie go mida, chociaż na midzie,
też bardzo dobry, bardzo dobra jest Zeraora lub Talonflame, ale jeśli gracie sobie takie rankedy niższe, no to Cinderace takim ustawieniem da wam naprawdę mega dużo, to co w tym momencie widzicie. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze ustawienie do Cinderace. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeśli wam pomogłem, to walnijcie łapeczkę w górę, no i subskrypcję, no i czekajcie do godziny 17, ponieważ wleci bardzo ważne info. To tyle, trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrawiam was, yo!